Drodzy szanowni księża, drodzy pielgrzymi, siostry i bracia, spotykamy się na mszy świętej niedzielnej, mszy, która dopełnia tydzień, który przeżyliśmy, która otwiera tydzień, który przed nami, ale dopełnia to, co przeżyliśmy w ostatnim czasie. I niedzielna Eucharystia jest zebraniem tego wszystkiego, co się w minionym tygodniu dokonało. Dla pielgrzymów ta Eucharystia jest dopełnieniem tej pielgrzymki. Co to znaczy, że ta Eucharystia jest dopełnieniem czy to tygodnia, czy tej pielgrzymki? Jest czasem, w którym to wszystko, co przeżyliśmy, co doświadczyliśmy, przynosimy dobremu Bogu. Dobry Boże, Ty nam dałeś ten czas. Ty byłeś z nami. Ty nas prowadziłeś przez ten cały tydzień, przez tę całą pielgrzymkę. Doświadczyliśmy Twojej obecności i Twojego działania. Chcemy Ci teraz powiedzieć dziękujemy. Chcę Ci powiedzieć dziękuję. Siostry i bracia, za co chcesz dzisiaj Panu Bogu podziękować, gdy myślisz o tygodniu, który minął? Drodzy pielgrzymi, a wy, za co chcecie Bogu podziękować, gdy myślicie o tych kilku czy kilkunastu dniach pielgrzymki? Jak dobry Bóg przyszedł do was? Jak wam okazał swoją bliskość? Jak okazał swoje miłosierdzie? Pomyślcie proszę. Ta Eucharystia jest po to, żeby sobie na nowo przypomnieć. Dobry Bóg jest. Jest blisko. Był blisko w tym minionym czasie. Przyszedł, pobłogosławił, przeprowadził. Panie, widzę to. Dziękuję. Niech wybrzmi to słowo. Dziękuję. Ale niech będzie szczere. I niech dotyczy konkretu. Niech nie będzie takim dziękuję ogólno życzliwym, tylko konkretnym. Gdzie Bóg w minionym tygodniu przyszedł? Gdzie mi Pan pobłogosławił? Ale jesteśmy na Eucharystii. I Eucharystia to nie tylko podsumowanie, nie tylko dziękczynienie, ale to także ofiarowanie, bo przecież w czasie Eucharystii Jezus oddaje siebie Bogu Ojcu. Jego ofiara krzyża teraz się dzieje. Choć ukryty, lecz prawdziwy Jezus do nas przychodzi. Zatem ten miniony czas chcemy także ofiarować. Chcemy wyznać, Boże, Ty dałeś mi, nam ten czas. Dziękuję, dziękujemy. Proszę, przyjmij. Oddaję to Tobie. Oddaję Tobie te prace, które były moim udziałem w ostatnim czasie, w tym tygodniu. Oddaję Tobie ten czas, może dla niektórych odpoczynku, urlopu, a pielgrzymi przynoszą te kilka dni zmagań, doświadczeń różnego rodzaju. Spróbujmy, siostry i bracia, szczerze, prawdziwie oddać to Jezusowi. Złożyć duchową ofiarę, włączyć się w ofiarę, którą On, Jezus, nasz Pan, składa Bogu Ojcu. Siostro i bracie, co chciałbyś Bogu ofiarować? Co Ci szczególnie leży na sercu? W co byś chciał Pana Boga zaprosić? Powiedzmy tak szczerze. Za chwilę będzie czas przygotowania darów, ofiarowania. To będzie czas, w którym możemy włączyć także się w tę ofiarę. Coś z siebie Bogu dać.
Ale niedzielna Eucharystia, która coś podsumowuje, jest także czasem zatrzymania, aby słuchać Bożego Słowa, by to Słowo mogło nas kształtować, by to Słowo mogło otworzyć to, co przed nami. Ten tydzień, który ta msza święta także rozpoczyna. I co dzisiaj słyszymy na tej Eucharystii, w tym Słowie? Słyszymy dobrą nowinę o Jezusie, który przyjmuje swoich uczniów. Tydzień temu słyszeliśmy, jak Jezus posłał uczniów, aby szli i opowiadali innym o Bożym Królestwie. Dzisiaj słyszymy, jak uczniowie wracają i Jezus słucha swoich uczniów. Jezus słucha uczniów, a oni opowiadają, co zdziałali i czego nauczali. To jest niezwykłe, siostry i bracia. To nie uczniowie słuchają Jezusa, ale Jezus słucha uczniów. Byli na misji, wiele przeżyli, bardzo wiele doświadczyli. Chcą to wypowiedzieć. Chcą ponazywać te przeżycia, które w nich są. Chcą o tym powiedzieć głośno, żeby ktoś to usłyszał. Jezus pozwala im. Wszyscy nosimy to pragnienie, żeby się podzielić. Szczególnie, gdy nas coś mocno dotknęło. Jezus słucha uczniów. Jezus chce także usłyszeć dzisiaj nas. Możemy się przed Nim podzielić. Nie musimy udawać. Nie musimy naszych przeżyć chować. Siostry i bracia, podzielmy się z Jezusem tym, co przeżyliśmy. Powiedzmy Mu, co nas dotknęło, co nas poruszyło, co nas jeszcze boli, a co nas cieszy. Jezus pozwala nam na to. W tym miejscu, na tej Eucharystii. Pozwólmy sobie na to. Siostry i bracia, to wypowiedzenie siebie jest bardzo ważne, bo dzięki temu budujemy więź, relacje. Jezus chce być z nami w relacji. Chce, żebyśmy byli blisko Niego, żebyśmy się dzielili, bo tak się budują relacje. Chce nas poznać bliżej. Zna nas, ale wie, jak ważne jest pozwolić nam wypowiedzieć się. Jezus nam na to pozwala. To jest niezwykła dobra nowina. Jezus chce mnie usłyszeć. Nie tylko mi mówi, ale także chce mnie usłyszeć. Mogę Mu powiedzieć o tym, co we mnie jest. Powiedzmy. Siostry i bracia, możemy Jezusowi powiedzieć o tym, co przeżyliśmy, co w nas jest. A czy mamy też takie osoby, z którymi chcemy się podzielić tym, co w nas jest? Czy mamy takich przyjaciół, bliskich, może kogoś z rodziny, przed kim otwieramy nasze serce? Czy chowamy raczej wszystko w sobie? Może nie mamy takich osób. Może powiedzmy dzisiaj Jezusowi: Jezu, daj mi człowieka, żeby mnie chciał posłuchać, przed którym mógłbym otworzyć moje serce. Daj mi człowieka, nie musi ich być dużo, który przyjmie mnie z tym wszystkim, co przeżywam, który mnie nie odrzuci, nie będzie oceniał, ale po prostu przyjmie, posłucha. Daj mi takiego człowieka jak Ty. Ale spróbujmy z drugiej strony. Siostry, bracia, a czy potrafimy słuchać innych, gdy oni dzielą się swoimi przeżyciami? Czy chcemy słuchać innych? Czy tak jak Jezus potrafimy pozwolić drugiemu człowiekowi, aby wyraził siebie, opowiedział nam? Chciałbym razem z wami się dzisiaj modlić, żebyśmy umieli przed Jezusem się wypowiedzieć, żebyśmy umieli być szczerzy. Skoro On jest kochającym i dobrym Bogiem, to ja nie muszę udawać. To mogę szczerze o Nim powiedzieć.
tajemnica Bożego miłosierdzia, która w tym miejscu tak mocno wybrzmiewa, tym bardziej nas zachęca do szczerości. I chciałbym zaprosić, żebyśmy się modlili, byśmy umieli być szczerzy. Byśmy umieli zobaczyć Jezusa, który chce mnie usłyszeć. Ale także, siostry i bracia, żebyśmy chcieli innych słuchać. Żebyśmy umieli stworzyć przestrzeń. Żebyśmy byli właśnie miłosierni, jak Jezus. Czyli ci, którzy chcą słuchać. Jezus nie tylko, jak słyszymy w dzisiejszej Ewangelii, chce usłyszeć apostołów. Jezus widzi, znaczy najpierw słyszy ich przeżycia, ale także widzi ich zmęczenie. I dlatego mówi, pójdźcie na pustkowie osobno i wypocznijcie nieco. Jezus widzi, że uczniowie potrzebują odpoczynku. Jaka to jest dobra nowina. Jezus, dla Jezusa ważne są moje takie podstawowe potrzeby, bo przecież odpoczynek to jest podstawowa potrzeba każdego z nas. Przecież nikt z nas nie jest maszyną. Możemy dużo pracować i wielu z nas mocno pracuje, ale musi być też czas zostawienia, odpocznienia. I zobaczmy, Jezus szanuje moją potrzebę odpoczynku. Szanuje ją u apostołów. Jaka to jest piękna wiadomość. Jezus, który szanuje moje potrzeby. Jezus chce, żeby apostołowie odpoczęli, bo odpoczynek jest potrzebny nie tylko do regeneracji sił, ale Jezus mówi, odejdźcie trochę na pustkowie. Pobądźcie sami trochę. Złapcie nowego spojrzenia. Schwyćcie jakiś dystans. Odpoczynek pozwala nam nabierać dystansu do tego, co się na co dzień dzieje. Na co dzień jesteśmy zaangażowani to mocno, wiele spraw. Pracujemy i czasami ten dystans gubimy. Pracujemy, angażujemy się, ale czy we właściwą stronę? Może trzeba coś zmienić. Potrzebujemy odpoczynku, potrzebujemy nabrania dystansu, aby spokojniej ocenić, co się z nami dzieje. Czy idziemy w dobrą stronę, czy może coś trzeba zmodyfikować. I spróbujmy, siostry i bracia, szukać dobrej harmonii między pracą i odpoczynkiem. Jedno i drugie jest potrzebne. Każdy niech rzuci okiem na swoje życie. Niech się przyjrzy swojemu życiu. Czy gdzieś szukam tego balansu, dobrej harmonii? Jest praca, zaangażowanie, obowiązki, ale czy mam także czas, żeby odpocząć, żeby się zregenerować, żeby schwycić dystans? I jeszcze jedna podpowiedź. Ciekawa, że Jezus chce, żeby uczniowie poszli na pustkowie, ale żeby byli tam razem. Żeby razem przeżyli ten czas. Odpoczywać można także wśród najbliższych, bo odpoczynek może nam pomóc odbudować relacje. Szczególnie te relacje rodzinne, czasami przez wielość obowiązków, trochę nadszarpnięte, trochę zaniedbane. Drodzy małżonkowie, drodzy rodzice, pomyślcie proszę o tym. Jak przez czas odpoczynku można odnowić, odświeżyć relacje z najbliższymi. Siostry i bracia, niech to słowo
będzie światłem na to, co przed nami. W czasie tej Eucharystii chcemy spojrzeć na to, co przeżyliśmy. Chcemy Panu za to podziękować, że z nami był. Chcemy Mu ten czas ofiarować, ale także słuchając Jego słowa, chcemy znaleźć jakieś dobre światło, by z nadzieją, ale też mądrze i roztropnie ruszyć w to, co przed nami, w ten tydzień, który przed nami jest. Wrócić do domu w drodze pielgrzymi z tym Bożym światłem. Dzięki tym doświadczeniom pielgrzymkowym, żeby umocnieni z dobrym duchem, ale też z Bożym światłem, lepiej, mądrzej zaangażować się w codzienność. Niech to, co przed nami, będzie piękne i błogosławione. Tego serca życzę.